Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Valheim. Tak, wiemy, miały być dwa, ale jest trzeci. I może będzie więcej, wszystko zależy od tego, ile wbijecie łapek pod... Żartuję. Jestem u siebie i robię co chcę. Chcę grać w Valheima, gram w Valheima, koniec, kropka. A tak na serio to ten, wrzuciłem ankietę na Discorda. Link w opisie, jakby ktoś chciał właśnie o takich ważnych rzeczach decydować i czuć się ważnym, znaczy, żeby jego głos był ważny, to ten, to Discord, na Discordzie tam są ankiety wszelakie dotyczące YouTube'a i zapraszam. I póki co pomiędzy Valheimem a nową serią jest 1-0. Valheima ankietę wrzuciłem, nie wiem, minutę temu. Jest jeden głos dopiero, także dzięki Lasota wygrałeś sobie film. Także widzicie, wy też możecie. No, ogólnie ankieta dotyczy tego, czy gramy do pierwszego bossa w Valheim, bo nie wiem, czy starczy mi sił w głosie, żeby zapychać 45 minut z samym moim gadaniem kolejne odcinki, bo tu jednak nic się nie dzieje, nie ma dialogów, nie mam chwili wytchnienia, nie mam jakich akcji bohaterów niezależnych komentować, bo ich tu nie ma. Więc no. Ale dawno nie grałem też w takie survivale Call of Duty, więc... cytat jakby co. Nie pierdolcie głupot, się nie zesrajcie czasami. Co? Aha, dawno nie grałem, więc może, nie wiem, gdzieś tam się wyrobiłem co do tego. Może już jestem trochę lepszy, bardziej rozgadany. Ostatnie takie moje podejście to był Minecraft, chyba ze, kurde, dwa albo więcej lat temu. Nie, no więcej to raczej nie. Chyba ze dwa lata, to nie wiem, nieważne. No, to był chyba ostatni taki właśnie sandbox survival. No i stwierdziłem, że nie. Pierwsze, no nie miałem czasu, bo... W Minecraft to trzeba grać dłużej niż to faktycznie jest na odcinku, bo trzeba chodzić, zbierać. Tutaj też chodzę i zbieram, ale jakoś póki co mam o czym gadać, bo grę odkrywam na nowo, a Minecrafta już jednak tam trochę znam. Dobra, koniec o Minecrafcie. Jeszcze parę porównań pewnie będzie. W najbliższym czasie. Okej, bo nadal w sumie nie wiem co robić. Przerzuciłem się z powrotem, znaczy z powrotem. Się przerzucić z powrotem, to trzeba by od tego w ogóle zacząć. Pierwszy dymycz! Przerzuciłem się na ten, na mysz i klawiaturę, bo jednak chyba będzie trochę wygodniej, mam wrażenie. Bo o ile na padzie teoretycznie wiem, który przycisk za co odpowiada, tak no czasami chaotycznie to wszystko tam wygląda. Jest minimalnie nieintuicyjnie, więc zobaczymy. No na myszy i klawiaturze powinno być zdecydowanie lepiej. Ej, mysz 2 i spacja, mogę robić unik. Zaraz ten, zaraz... O! Nie ma! Nie dam się stłamsić jakimś drzewom. A ściem dwa naraz, dobry jestem, co? Niesamowity bym rzekł. Dobra, to się tam dalej stoczy? Nie, możesz coś przegryźć. Zaraz. A właśnie, na E jest ekwipunek? Nie, na I jest pewnie ekwipunek. Nie, na Q? Nie, na... O, na Q biegnę do przodu po prostu. Wcisnąłem Q, a chłop biegnie w pizdu. Alt, spacja, tab. O, właśnie. No i myszunią mogę to sobie wszystko, kurde, przeklikiwać, a nie na tych padach. Horrernych. No jak lubię grę na padzie, tak jednak, nie wiem, Valheima najwyraźniej nie dało się inaczej zrobić, żeby to miało sens, więc... Więc zdecydowanie... mysza i klawiatura, dzięki Michał za sugestie. A! Kurwa... No to zjedzmy coś, jak zostałem zmuszony. A ten? Przesuń, użyj, prawy, okej. Okay. Zjemy grzyba i maliny. Nie możemy lecieć dalej. Dobra, bo ten... ja mam aktualnie tylko i wyłącznie przy sobie... mam aktualnie tylko i wyłącznie przy sobie maczugę. Nie mogę jakoś nic więcej craftować. Jakichś, nie wiem, niesamowitych na przykład broni czy jakiejś zbrojki. Podejrzewam, że muszę znaleźć jakiś nowy materiał. I może ewentualnie wtedy... odblokują mi się nowe te. Nowe receptury na crafting, więc zobaczymy. Zaraz tutaj coś... W sumie, no nie wiem, chaty już bardziej rozbudowywać nie muszę. Spełnia swoje zadanie. Mogę się przespać, mogę skraftować, mogę się ogrzać przy ognisku i się nie zaczadzić.
Więc jest ogólnie git. Jest tu jakiś ogólny udźwig? A, jest! 287 na 300, no to się zbliżam już. Więc wypadałoby... O, to czekajcie, to ja bym sobie bardzo chętnie zrobił na przykład tak, że pod jedynką dam sobie ten, pod dwójką damy młotek, pod trójką pochodnie, znaczy młotek, siekierę. O, tak to spróbujmy sobie jakoś rozwiązać. Na padzie to nie miało większego znaczenia, bo i tak wszystkim musiałem się D-padem przełączać. A ten, a tu mogę 1, 2, 3, 4 i zrobione. Dobra, bo tutaj, tu nic nie ma, nie? Mogę, jest maczuwo, no tak, królewka, tak, korona jest. No tu nic nie zrobię, nie mam poziom stanowiska. A jak ulepszyć poziom stanowiska? Trofea, nie mam trofeów. Obrażenia PvP, nie ma czegoś takiego. Kompendium Valheim. Żywność, wygzwiry, magiczne kamienie, stół warsztatowy, o może tu coś jest. Wytwarzanie, dostęp do wielu konstrukcyjnych, można stworzyć młotem. No nie. Nie wiem, jak podnieść cenę, jak podnieść poziom. Dobra, bo nic tu więcej nie mam, nie? Mogę sobie wybrać młotek. Teraz tak, menu budowania, prawy przycisk myszy. No i bardzo intuicyjnie. O, stosy mogę porobić. To już mam, budowlę tu nic nowego, w meblach też nic nowego. No to chyba zostaje mi faktycznie po prostu... Czekajcie, jak sobie dupnę stosik drewna gdzieś tutaj. Jak się obraca? Mysz 3. Mysz 3 się obraca. Ja sobie tu dupną... Schody muszę rozebrać. Tu sobie dupnę stosik drewna. O, tu sobie mogę drugi stosik drewna dupnąć. Ty, ale zaraz. Czy ten stosik drewna, czy on jest jakiś funkcjonalny? Przełączenie, dołączenie, obróć. Aha, dobra. Nie, on nie jest funkcjonalny w żaden sposób. Ja go po prostu postawiłem dla... Aha, ja myślałem, że on pełni jakąś funkcję, że mogę sobie tu przechować drewno. No dobra, to... Niewiele wiedziałem w takim razie. Dobra, no to idźmy dalej w kierunku, który sobie obrałem ostatnio, czyli... Wydaje mi się, że na pół... A czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Wróćmy no się trochę. O, mam staminy dużo, bo jestem nafurany grzybami i malinami, więc spoko, bo ja tu... O właśnie, coś takiego tutaj było, ja chciałem to sobie sprawdzić. Co to jest? Co to jest, proszę państwa, co to jest? Drewniane drzwi, otwórz. Podgrzybek. Ekstra. Mam podgrzybki. A! Ty kurwa. Nice. Taka buda po prostu. Może bym ją sobie zaadaptował jakoś? Jakąś wieżyczkę tutaj stworzył albo coś? Spoko, no bo tu nic więcej nie ma. Tak. Myślałem, że jakieś podziemia, katakumby i inne rzeczy. Dobra, no to lecimy w takim razie. Sprintem? Czy sprint coś mi... O, kurwa, no pierdalam. Ile ja ważę, kurwa? 40 ton? Lista? Idźmy przed siebie w takim razie, może coś znajdę. O, jest woda. Dobrze widzę? Chyba tak. No, kinda. Jest woda, jest szarzełek. Chodź tu, szarzełku, dostaniesz... łebku? Nie wiem, średnio się zrymowało. Dawaj, maliny. Malina! Kurwa! Firmowe paliwo! Dobra, tego nie zbiorę. Mogę sobie pochlupać trochę we wodzie. Ale idźmy wzdłuż tej rzeczki, bo może nas gdzieś doprowadzi w jakieś ciekawe miejsce. Bylebym tylko wrócił do domu później. Dobra, jakby co, to z głodu nie umrę. Więc jest spoko. Kolejne szarzełki. No, takie mało są jakby... No szarzełka bij, a nie maliny. Co ci maliny zrobiły? Nic, a szarzełek ci wyjebał, kolego. Dawaj, maliny. No, ale no raczej wrócę. No, pójdę wzdłuż wody, a potem jak będę chciał wrócić, to też pójdę wzdłuż wody, a jak się woda skończy, to skręcę w lewo i tyle. Koniec historii. Może muszę coś upolować, żeby ten, żeby jakoś pójść dalej? Nie wiem, co to są. Dzień dobry. Jakieś bestie. Rzeczne, niebezpieczne. Czymżeście są? Halo? Jesteście... O! Nix! Haha! Co my tu mamy? Ogon Nixy. Nowy materiał. Krzemień. Uuu, nice! Krzemienny topór, blok do rąbania. Nice, dobrze. Widzicie, opłaciło się przybycie kawałek dalej. Dobra, nadal nie mogę rozłupywać kamieni, ale zdaje się, że nie jest mi to na razie chyba potrzebne.
Dobra, rozdupmy jeszcze jedną Nixę, czy jednego Nixa. Zatrzyj mordę. Ulepszoną umiejętność maczugi, ekstra, dawaj ogon. O, nie mam? Nie dostałem? Nie, mam, 2 na 50, dobra, spoko, bo może mogę je upiec nad ogniskiem. No dobra, jest krzemień, tutaj raczej nic nie mogę wytworzyć, nie? No, podejrzewam, że już większość receptur, które teraz ewentualnie znajdę, będą już do wykonania tylko i wyłącznie przy stole warsztatowym. No urokliwie tutaj, bardzo ładnie. Trochę mi się nie podoba to rozmycie, tak... Nie wiem, będę musiał się później pobawić trochę opcjami graficznymi, nie chcę na nagraniu, a nie chcę też cięcia robić. No dobra, a tak w ogóle pod M jest mapa? Tak, sprytnie. Aha, ja mam zaznaczone. To nie muszę pamiętać, gdzie iść. To spoko. Dobra, no znalazłem krzemień. O, jest szansa zajebać jelenia. O tak, jeszcze weź no zawróć. Zraz, żebym ci mógł jebnąć. A, dobra, ale gonię go, bo on już jest ze 2 ciosy od śmierci. Więc może jakoś dam radę go tutaj dorwać, jak się gdzieś... O, jeb, dobrze, i ostatni. Ale jestem myśliwy. Nie trafiłem, ale ten, on ma gwiazdkę. Nie wiem, co to znaczy, ale ma. Dawaj na mnie. O, ty. O, tak, o kurde, szkielet. Niedobrze, giń. Blok, ha, co tam się dzieje? A, jelen wybuch, dobra, mięso. O, szarzeł. Ja się mogę blokować ogólnie. Ole, roll. Dark Soulsy. Nie grałem nigdy. Dobra, gdzie ten szkielet? Ja myślę, że tam jakiś fireball, a to ten. Gdzie ten szkielet chce mu najebać? Chodź tu. Będę się bronił. Blok. Ach, ja tam. O kurde, to nie ten. To jest ten. Fragmenty kości, dawaj. Chodź tu. Chodź tu, dziadu. Atakuj. Blok. Ale dostałem w pierdol. O nie. Zepsuł mi ten. Zepsuł mi maczugę. Mogę mu z pięści napierdalać? A, stałem w ryja. O, jeden HP. O nie. Uciekam stąd. Chłop mnie zabije zaraz. Aaaa! Spierdalaj ode mnie. Jestem szybki i niedościgniony, kolego. Zdążę sobie zrobić na szybko maczugę. Twórz. Dawaj. O, świetnie. Mogę się poruszać podczas tworzenia. Pyk na jedynkę. Dobra, jestem gotów nawalać dalej. Zostaw Nixy, ty potworze. Dobra, chodź tu. Nie dać się jebnąć. To podstawa. O. Podstawa. Nie dać się jebnąć, a samemu jebnąć. To jest bardzo ważny element walki. W zasadzie każdej jednej możliwej. Dobra, wracam. Jestem zbyt ranny na takie wypady. Co to jest? Coś mi tu uciekło. Co to było? Nie wiem. Dobra, ale znalazłem trochę materiałów. Coś tam z jelenia wpadło chyba? O, skóra jelenia. Zobaczymy, może będę w stanie coś z tego wykonać. Czuję chłód. Ogrzeję się pochodnią, bo w sumie nie sprawdzałem tego. Tak oficjalnie? Nie. Ale za to coś tam widzę, więc spoko. Można biec. Coś tam złego za mną, bo taka złowieszcza muzyczka się... Nie, ogólnie jest git. Dobra. No, fajnie. Przeżyłem pierwszy mój wypad poza... Poza bezpieczną strefę, to nazwijmy. Chociaż tak średnio bezpieczna, po prostu mogę wejść i się zamknąć i tyle. Ale jakby ktoś bardzo chciał, był bardzo uparty, to wejdzie mi do chaty, bo kurde, no tak jakby... Nawet zamka nie mam. O, i nawet drzwi nie zamykam. Taki jestem niesamowity. Dobra, to teraz tak, zamknijmy. Żeby mnie tu w nocy nikt nie naszedł. Upiecz przedmiot. A, z automatu się piecze. Dobra, zajebiście. To mi się podoba. Dobra, no tak, kima. Przemieńmy sobie noc. Mogę coś przegryźć, fajnie. Ale raczej nie będę potrzebował. Chociaż nie, właśnie, bo ja przecież ja dostaję bonusy do żyćku, jak mam przegryzione. Więc muszę o tym pamiętać. Jak tam upiekło się? O, nowy materiał węgiel. 100 z węgla i coś tam jeszcze wpadło. Ty, dostałem to? Zjarało się na węgiel. O kurwa, to trzeba pilnować. Dobra, ale mam jeszcze mięso jelenia. To wrzucę na razie jedno. Dobra, coś tu mamy. Krzemienny topór. No i tyle. I w zasadzie nic więcej. Nie mam krzemienia. Ostrzejszy niż skała. O, to może będę w stanie faktycznie skały rozdupiać. No ale dobra, fragmenty kości i ta skóra to mi nic tutaj nie dało więcej. Więc niewiele.
Kiedy ja będę wiedział, czy to jest upieczone, czy nie? Nie wiem. 4. No mam 100 z węgla, mam... O, blok do rąbania, spoko, jest już coś nowego, tylko krzemień potrzebny. Z budowli nic i z mebli mam znak i dywan z jelenia. Nieźle, nieźle. Czyli miałem rację, muszę po prostu szukać... Muszę po prostu szukać materiałów i tyle. No i co, upiekło się? Znowu węgiel. What the fuck? Roof burning. Kiedy to będzie zrobione? Podejrzewam, że muszę nasłuchiwać. Poczekajmy chwilę. Jak zaraz wyda dźwięk, to biorę od razu. Na razie nie wydaje. Na razie ciszę. Już spaliłem 3 sztuki mięsa. Zostały mi jeszcze 3. O! Jest? Jest! Dobrze pieczone mięso. Zajebiście. Dobra. To co? To tam mamy mniej więcej pozwiedzane. Nie wiem, czy tam było więcej krzemienia. Ale w zasadzie nie mam... nie mam lepszego wyboru. Kurde, nie podoba mi się ten... Jest taki taka dziwna zmiana fokusu co chwilę. Da się to w ten? Od świata mam jednokrążne promienie, teselacja, abracja, hemoglobina, taka sytuacja. Limit klatek, aktywność... Nie wiem. Tak, jak popatrzę w dół i potem w górę, to muszę złapać chwilę ostrości. Ja wiem, że to jest bardzo realistyczne, ale strasznie denerwujące. Moje oczy łapią ostrość troszeczkę szybciej. Dobra. Lecimy w takim razie jeszcze raz nad wodę i będziemy szukać więcej sztuk krzemienia, żeby coś tam sobie dobudować więcej. Chociażby to do rąbania drewna. Nie wiem, czy to też będzie pełniło tylko i wyłącznie funkcję dekoracyjną, czy jednak będę w stanie coś tam więcej... coś tam więcej sobie ugrać na tym i stworzyć jakieś kolejne materiały, typu, nie wiem, deski. Podniosłem ten krzemień? Nie mam pojęcia. Kamień. Kamień, kamień. Czy one... O właśnie, chciałem się dowiedzieć, czy one same z siebie atakują. Jak się podejdzie za blisko, no i niestety tak. Więc jakby co, to nie chciałem zabijać, ale... zostałem zmuszony. Dobra, tu jest kolejny krzemień. Dobra, dodano, okej, czyli wpadło. Dobra, tu muszę wypatrywać takich właśnie jaśniejszych... kamyszków i to będzie krzemień. To jest krzemień? Nie, to jest kamień. Spadaj, Nixie, Nixo. Raczej Nixie, bo gdyby to była Nixa, to by było napisane Nixa, a nie Nix. Nadążacie? Za moim tokiem myślenia. Dobra, gdzieś tu jeszcze mamy jakieś wesołe krzemienia, tam chyba po drugiej stronie są. Opa! Co to było? Ogon Nixy, proszę bardzo. Ale to chyba nie ja zabiłem, to ten szkielet chyba narobił tutaj złych rzeczy. O, ile krzemienia. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Zaraz będziemy sobie mogli coś tam postawić i zbudować. Ale myślę, że odważnie pójdziemy kawałek dalej, co wy na to. Weźmiemy sobie ten krzemień i pójdziemy sobie na przykład wzdłuż brzegu gdzieś tutaj. Może coś jeszcze ciekawego się trafi. Były tu szkielety, być może one skądś wyłażą, bo tak no, jeszcze wcześniej mi się nie respiły. No chyba, że nie wiem, im dalej w las, że tak powiem, tym więcej drzew, im dłużej czasu jestem na tym świecie, tym gorsze maszkary na mnie wyłażą po prostu. Albo gdzieś tu jest spawn point szkieletów z jakiegoś powodu. Ale nie widzę tu nic podejrzanego. Żadnych kurhanów, grobowców, ani inkszych. O, tu coś mamy. A, to będzie kolejny jakiś ten... fragment historii. Kurde, te dziki tu jeszcze są. Jednego by warto było może... może dupnąć, co? Tylko nie wiem, czy wszystkie się na mnie zaraz nie rzucą. Zjedzmy sobie w takim razie. O, i ten, mięcho jeszcze. Pyk! Ale będę miał hapsów zaraz. Masakra. Ta kraina jest twarda i dzika, lecz nas, osadników, jeszcze trudniej pokonać. Podróżniku, niech cię pocieszą dary, które widzisz przed sobą. Solidne drewno, kamienie, leśne owoce i kwiaty. Uważaj też na przemierzające te ziemie dziki. Obawiają się ognia i ludzkiego dotyku, ale można je oswoić. Podejdź po cichu, poczęstuj zapasami.
korzenie ziemi to ich ulubiona przekąska. O, nie muszę mordować dzika, tylko mogę się z nim zaprzyjaźnić. I co, będę miał zwierzątko? Tylko jak mam go poczęstować? Jak się Ej, mogę się skradać, ale jazda. Ale jestem mistrz skradania. Kurde, patrzcie jak leveluje po prostu. Czarny las, jakaś nowa miejscówka. Najebać mu! No, to go oswoiłem, chuj. Nowy materiał, nowa receptura i tak dalej. No musiałem go zabić właśnie po... Chuj, co to było? To był ten kruk? Ja myślałem, że jakaś bestia. Już byłem zesrany. Trafiasz do Czarnego Lasu, niezwykle niebezpieczny teren dla niedoświadczonych podróżników. Pokaż na co się stać, zabijając Eiktyra. O, to on tu gdzieś będzie? O kurwa, to nie. To ja nie chcę. Czy to jest jakiś inny materiał? Złoże cyny. Ale nie mam czym nadupiać. Podejrzewam, że chodzi o... A, zero. Podejrzewam, że będzie chodzić o... Motykę. Nie, kurwa. O krzemienny ten. Motyk. Chyba mi starczy. W sensie mógłbym zrobić na szybko... Uj, tu są szkielety. O. Mógłbym zrobić chyba na szybko ten. Warsztat. I... Czy to będzie jakiś inny rodzaj drewna? Jodła. Teoretycznie powinien być. Uwaga na szkielety. Na szczęście to nie są szkielety, łuczniki. Jak to popularnie lubi być. Szyszka jodły. O. O! Trafił? Dupa tam, nie trafił. Frajer. Pierdol. Spoko. No walka na razie nie jest jakaś niesamowicie wymagająca. Nie, drewno po prostu, ale szyszka jodły, może coś z tego zrobię. Dobra, to sobie niech, to niech dupnie. Byle nie na mnie. Szarzeł! Gin szarzele. Kurde, stamtąd te szkielety idą, może tam coś jest faktycznie. Dobra, na razie ucieczka, żeby mnie tutaj nie dojechał. Au! Dobra. Dead. Dajcie mi tu porąbać w spokoju. No wiecie, nie chce mi się wracać, robić tego kilo... Nie kilofa, siekierki. I potem tutaj wracać z powrotem, żeby sobie cynę wydobyć, żeby potem wrócić, zrobić nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wolę po prostu sobie to ogarnąć już teraz, tym bardziej, że mogę, mam taką technologię. Więc czemu nie? Dobra, dużo hapeków przez to, że jestem tak fajnie najedzony i spoko. Dobra, cztery... O! Stanowisko garbarskie. Nieźle, nieźle. Dobra, pyknijmy sobie gdzieś tutaj warsztacik. Niech by był... tu. I teraz to schować. A, wymaga dachu, kurwa, zapomniałem. No to jednak muszę się wrócić. No nie chcę mi się tutaj budować. Usuń. Dobra. No to trudno. Ile mam drewna? 34 na 50. Dobra, coś tam powinienem być w stanie chyba zrobić. Trofeum dzika. Mogę sobie gdzieś powiesić. Ogólnie to broń dystansowa by mi się jakaś przydała. Jakakolwiek. Cokolwiek. Może być proca nawet. Bylem tylko był w stanie... ...łomotać zwierzynę z dystansu i będzie cudownie. Co to tak jasno? Taka łuna jakaś się tutaj mokro. Aha, taka... tak po prostu mokro i tyle. Okej. Okay. Nic poza tym. Ty, ale dobra, bo dziki są agresywne, więc... mogę je napierdalać i zbierać z nich rzeczy. Jeleń ucieknie, ale dzik nie. Kiedyś jeszcze oswoimy dzika, spokojnie. Nie wiem jeszcze nawet jak to się robi, więc nawet nie będę próbował. No pewnie jak mu dam może szyszkę! Dziki zrobią szyszki. Może ma to sens. Dobra, i mam bardzo dużo rzeczy. Skrawki skóry, mięso, będę żył. Ciekawe, czy mogę sobie później żołądek rozepchać i na przykład ten, jeść więcej niż tylko trzy rodzaje pokarmu naraz, nie?
Dobra, tu raczej nic nowego, niebezpiecznego mnie nie czeka, więc pójdźmy sobie może trochę w tę stronę, żeby ewentualnie coś tutaj odkryć, zobaczyć. Co chwilę są jakieś kurde... No właśnie! Chciałem powiedzieć, że dźwięki gdzieś jakieś niepokojące mnie dochodzą. To te szarzajuki się tutaj czają. Dobra, no to do czarnego lasu nie ma co wchodzić na razie chyba. Jak ja taki gołodupiec jeszcze, tam był, widziałem dzika, czy co to jest, czy jelon? Jelon, to nie. To jelonka zostawimy na razie. Grzybów jak najbardziej. Ale tu mam swoje miejsce grzybiarza teraz, będę tu zawsze przychodził. Na grzyby, jak tam kamień cały czas sporo, dobra, spoko. O, nie muszę się zatrzymywać, otwierając ekwipunek, dobra rzecz. Bardzo mi się podoba. Dobra, no to co, wracamy. Już jesteśmy prawie na miejscu, prawie w domu. Więc można będzie zaraz coś zobaczyć jeszcze nowego. No i kurde, nie chciałbym sobie postawię to coś do garbowania skóry, a zaraz mi znowu powiedzą, że nie, to musi być pod dachem, ziomeczku. I znowu trzeba będzie chatę dobudowywać. Ale no cóż, jak nie zrobię, to się nie dowiem. Czy potrzebuje tego dachu, czy nie. Przyspieszmy może trochę, bo szkoda czasu. Więc domek stoi, pięknie, ekstra. Więc spróbujmy sobie coś tutaj dobudować. W którąś stronę może. Nie bardzo wiem, w którą, ale nie, no może najpierw spróbujemy z... damn! Więcej skrawków skóry potrzebuję i mogę zrobić łuk. Ekstra, wielka drewniana tarcza, krzemienna włócznia i nóż, zajebiście, niezawodne narzędzie z zaostrzonego krzemienia, damn, no w końcu rzeczy, tylko mam mało krzemienia, mam 12, a tu są, widzicie, potrzebne dycha na ten, 6 tutaj, kurde, no mogłem trochę więcej pozbierać, strasznie to... zasobożerny, muszę przyznać. Dobra, chwila, moment. Najpierw muszę coś sobie tutaj do skrzynki poodkładać. To niech będzie. Mleczyków nie używam na razie. Tego nie używam, tego nie używam, tego nie używam, tego nie używam. Jeszcze wielu rzeczy nie używam, ale... A, bo mi się psuje szmaciana tunika i zaraz będę z gołą dupą latał. Spodnie co mogę zrobić? No muszę się wybrać na dziki. Co my tu mamy? Jednoręczny ciężar. Wytrzymałość obuchowe 12. Cięte. Dobra, to jest... Nie ma zbyt dużego dymydża. Cięte i przebicie. Maczuga ma tylko obuchowe, ale więcej. Może przebicie to coś daje. A włócznia? Wzrok znalazł ofiarę, niech twoje ramię wyśle posłańca śmierci. Aha, co to jest do rzucania? Nie mogę tym dźgać normalnie? Kusi mnie ta włócznia. Kawałki skóry 2 i tu 5. Ile mam? 5. Dobra, zróbmy te włócznie i idźmy na polowanie w takim razie. Taki jest teraz... A, tu jeszcze doszły. Drewniana tarcza. Wielka drewniana tarcza. Pochodnie i te sprawy. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy włócznie najpierw. Zobaczymy, jak to działa. Czy to jest do dźgania, czy do rzucania. Motyka, młot, maczuga, reszta mi niepotrzebna. Dobra, dajmy ją sobie... No, niech będzie tak. 2. No i co my tu mamy? Atak, atak dodatkowy. A, mogę po prostu dźgać. Blok. Aha, i atak dodatkowy, czyli rzut. Okej, zużywa się od rzutu? Chyba tak. No dobra, to w takim razie na polowanie czas. Nie, wiecie co? Inaczej. Inaczej. Albo nie. Lecimy, ale może w inną stronę? Może spróbujmy iść... A idźmy tam. Zwierzyny raczej nie braknie, raczej trafię na zwierzynę wszędzie. Czyli potrzebuję teraz krzemienia, większych ilości, naprawdę dużych ilości i skrawków skóry. Tylko, że ten, skrawki skóry wypadały mi póki co tylko i wyłącznie z dzika. Z jelenia wypada skóra z jelenia. Więc muszę uważać, na co poluję. W sumie dobrą opcją by było rzucić dzidę i podbiec z maczugi na przykład. Kwestia tylko, jaki damage zadaje ta dzida jeszcze. I nie wiem, czy jest opad.
grawitacyjny. Czy po prostu rzucę i leci przed siebie, niczym oszczep rzucony przez Obelixa w 12 pracach Asterixa. I okrąży ziemię i dźgnie mnie w dupsko. Dobra, coś tu słyszę, jakieś zwierzętka. O, chyba, że może z tego warsztatu do skóry, ze skóry jelenia mogę robić skrawki skóry. Nie wiem. Nie zbudowałem. Ty, no tak średnio tu z tą zwierzyną, muszę przyznać. Zaraz zrobię jakieś kółko. A nie, kółko, nie kółko. Po prostu mnie tam ptak niósł i dlatego ja mam ten teren odkryty, ale tak... De facto to mnie tu jeszcze nie było. Ale tu są jakieś ośnieżone szczyty chyba, bo pewnie będzie mi zimno, co? Jak tam się gdzieś dostanę. O ty szarżle! Dobra, na ciebie nie będę dzidy marnował. Bo one schodzą bardzo ładnie włócznią. Maczugą chciałem powiedzieć. Dobra, jest jeleń. Skradam się, skradam. Ho! Jest opad. Moi drodzy, jest opad. Czyli trzeba celować ciut w górę. Chłop się spłoszył teraz. I nie wiem, gdzie pobiegł. Ho! Kurde, lipa. Tak to ja nie trafię w życiu. Nie no, musiałbym go zajść chyba faktycznie i wtedy spróbować go dźgnąć dzidą. Kurde. No ale wiecie, no, nikt się nie rodzi myśliwym, prawda? Do wszystkiego trzeba jakoś dojść wprawą, umiejętnościami. Albo na pałę po prostu go zadźgać i tyle. Dobra, uwaga! Nie mam wyczucia, jak... bo ja mam wrażenie, że on w ogóle nie rzuca tej dzidy z takiego poziomu, jak mi się wydaje, że on rzuca. W sensie nie rzuca z poziomu jakby głowy, tylko ona startuje trochę niżej. Dzik! Trafiłem? Ja trafiłem, ale się wkurwił, ała. Ale dymycz na dziku zajebisty. Dobra, ale tego jelenia też trzeba dorwać. Gdzie on tam jest? Tam. O, są dwa. To może dam radę, chociaż... na jednego się zaczaić. Tam jest szarzeł z prawej. Chyba mnie zauważył? Nie, no Aha, skończyła mi się wytrzymałość. Zapomniałem, że... skradanie też zużywa wytrzymałość. No w sumie tak, no ileż można na takich ugiętych kolanach łazić, prawda? Kurde, jeleniu, gdzieżeś jest? Dobrze, że mam tą mapę, bo jak już teraz tak pobiegałem tutaj w kółko, to bym się kompletnie nie odnalazł. Chyba po ptokach, chyba go zgubiłem. Krzemienia tu raczej nie znajdę, co? Przynosisz wieści, chyba nawet wiem jakie. W dziesiątym świecie można znaleźć liczne jamy i lochy, stanowią pomniki przeszłości, a najczęściej wypełnione są bogactwem dawno zaginionych cywilizacji. Nie zapomnij zabrać ze sobą źródła światła. Jest to zaznaczone jakoś na mapie? Nie. Ale dobra, będę wiedział, że to jest mniej więcej tu. Na razie nie chcę się tam zapuszczać. Więc przyjdziemy sobie tutaj kiedy indziej. Pytanie, czy mogę jakoś znaczniki na mapę nanosić albo coś? Chyba nie. Dodaj punkt, teoretycznie. No nie wiem, tym to zaznaczę. Ty, no nie. Przed chwilą mi się udało. Prawym? Nie. Przeciągnąć? Nie. Dodaj punkt, klik. A, dwa razy, dobra, okej. Lochy. Tak, zapisało, nie zapisało? To jeszcze raz. Lochy, enter. O, nice. Dobra, fajnie. Robi się ciemno, więc spadajmy. No i w sumie niewiele znalazłem, niewiele zdobyłem. Dzika mi się udało ubić, trochę skrawków dorwałem i to by było w zasadzie na tyle.
nic niestety nadzwyczajnego, no ale widać te tereny też takie mało obfite w cokolwiek, więc w tę stronę raczej nie będziemy się też zapuszczać, będziemy szukać innych miejscówek. No i fajnie by było zdjąć w końcu jelenia. Przydałoby się też więcej wody znaleźć. Czy tutaj mi coś może podpowiedzieć mapa? No tak nie do końca. No jest tu trochę tej wody. To pójdźmy w drugą, znaczy w tę stronę. Może tam będzie jakoś, nie wiem, więcej krzemienia albo coś takiego. Chciałbym, kurde, mieć jakiś zalążek już jakiejś bazy czy czegoś w tym stylu. Jest dzik. Jest dzikun. Uwaga! Niestety. Ciężko trafić. Wow! Ile dzików! One przyszły się zemścić za te, co zabiłem wcześniej. Chciały mnie najechać. O kurde! Rzut jest one hit kill. To tylko trzeba trafić. Ty, to jak dzika jest one hit kill, to jelenia chyba tym bardziej, co? Mięso dzika. No i nice! Na bank przyszły się zemścić. Szukały mnie, a mnie nie było w domu. Pewnie zostawiły mi wiadomość. Głowę jelenia pod prześcieradłem. Muszę zacząć się bać. Dobra, do domu. Spanko. Ja znowu myślałem, że coś mi na chacie siedzi, a to ten cień. Nic tym razem nie zarzucam do gotowania, bo spalę w pizdu. Więc się po prostu przekiwam i napiję wody. Pośród szczęku broni na mrocznej i lśniącej równinie snu, twarz wyłania się, wrzeszcząc przed tobą, twoja tarcza ciąży ci na ramieniu, twoja włócznia strzaskana. Sraty taty, nie dośniłem do końca. Cokolwiek to było. Dobra, coś mogę zrobić? Tarczę mogę zrobić. Strzały, szpody nie mogę zrobić. Ale nie, ja chcę zobaczyć ten. Cztery. Czego mi brakuje? O, dużo. O, skóry jelenia mi też brakuje. Krzemień, skrawki skóry, skóra jelenia, stanowisko garbarskie, warsztat, ulepszenie. Ej, warsztat, ulepszenie! I wymagany jest warsztat... A, no wymagany jest warsztat do zrobienia pewnie. Czy nie? Tratwa. Warsztat, ulepszenie. Ty, to może to jest właśnie, o to chodzi. Że jak ja to zrobię, to warsztat dostanie jakby upgrade'a. Nie wiem, zobaczymy. Idziemy w stronę, o której mówiłem. No, w poszukiwaniu krzemienia w takim razie. To jest mój główny cel. Krzemień i wszelakie formy życia, które napotkam. Kurde, ej, ta gra jest niby tak prosta graficznie, ale przez te... Chociażby te promienie słoneczne, no jest tak ładna, tak urokliwa i czuję się aż ten poranny chłodek, który niewątpliwie teraz smaga moje bose stópki i rosa, którą zbieram, przechadzając się przez pola, lasy, łąki i równiny. No, jest w tym jakieś hipnotyzujące piękno, na pewno. Taka grafika też ma naprawdę swój niesamowity urok. No dobra, coś tu mamy, jakąś kolejną mini rzeczkę. Być może uda się znaleźć krzemień. No muszę od cholery tego krzemienia tutaj nazbierać. Kusi mnie, żeby następne co, to zbudować sobie właśnie tę krzemienną siekierę, bo być może mam takie podejrzenia, że będę nią w stanie łupać skały i ze skał może będzie wylatywał krzemień. Jest chyba taki możliw, co? Co wy na to? Uwaga, 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 uwaga! Aj! Prawie! Dawaj! Ho! Rzut! Dead! Dobrze! Teraz unik! Unik od dzika! Przeskok na drugi brzeg! Zapis gry! Rzut! Dzik zajeba... O nie! Dobitka! Kurde, ale ze mnie myśliwy. Bogowie i przodkowie i wszyscy w ogóle byli mega dumni zapewne. Bezpodstawnie morduje dziką przyrodę. No, nie tak bezpodstawnie znowuż. Potrzebuję materiałów. No i to był dobry wybór, żeby się tutaj udać.
Trochę tego krzemienia jest. Ja go ogólnie dużo potrzebuję. Ciekawe, fajnie by było, jakbym mógł sobie gdzieś przypiąć na przykład jakiś schemat, żebym widział, czy już mam wystarczającą ilość materiałów. Dobra, mogę pływać. Pływanie kosztuje staminę. Pytanie, co jeśli wyczerpie mi się stamina w połowie pływania? Domyślam się, co się może stać. Nie mam zamiaru tego sprawdzać. O, tu jest dużo krzemienia. Ile już mam? 11. To wcale nie tak dużo. Ja potrzebuję z 20 albo i więcej. Znaczy, równie dobrze. Jest taki pradawny wynalazek znany ludzkości od wieków, jak kartka i długopis. Mógłbym sobie po prostu... Nice! Mógłbym sobie po prostu zapisać, czego ile potrzebuję. Oj, to już nie było nice. Przodkowie nie są zadowoleni. A teraz to mnie opluwają po prostu. Teraz są zadowoleni. Teraz znów spływa na mnie ich błogosławieństwo. Znowu przegrałem względy przodków. Chodź, 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 dziku, chodź, dziku. Teraz się masturbują na samą myśl o mnie. Dobra. Nieźle. Włócznia jest OP, muszę przyznać. Nie wiem, czy jest jakaś potężniejsza broń w tej grze. Podejrzewam, że nie. Ej, to wygląda tak samo jak te złoża cyny, a jednak chyba nimi nie są. Więc ciekawe. Jak tam 17? Ja bym sobie może pełen stack zebrał. 30, jeśli w ogóle będę w stanie tutaj znaleźć tyle tego. Szarzełku, chodź. Zobaczymy, jak szarzełek schodzi z włóczni. Nice. Dobitka, kurwa. Oh, nice. Dobra jest ta włócznia, to będzie póki co moja ulubiona broń. Potężny dymycz, jak już zasadzę z dystansu, to nie ma przebacz. Ciekawe, czy to jest jeszcze jakby rozróżnienie, w co trafiłem. Czy na przykład mogę mu trafić, znaczy mu, przeciwnikowi, czy zwierzynie trafić w łeb i wtedy robi deada? No bo dziki nie wszystkie zginęły na strzała, nie? Tylko pytanie, czy też były na przykład silniejsze dziki, albo włócznia ma po prostu... No, zasięg obrażeń od do i tyle. Dobra, tu nic nie ma. No szkoda, że nie mogę rozbierać tych rzeczy. Chyba, że mogę, ale o tym nie wiem. Ale nie chcę mi się teraz kombinować. Dobra, w zasadzie to można by coś faktycznie sobie przegryźć. Mam jeszcze coś pieczonego? Pieczyste? Nie, nie mam. Piekłem tylko jedno, bo bałem się, że znowu coś spalę. Ale mam dużo, dużo mięsa dzika. No się nie psuje chyba, nie? Nie wygląda, jakby miało się psuć. O, jest jeleń. Muszę upolować jelenia z dzidy, wtedy dopiero przodkowie będą ze mnie zadowoleni. Jeleń z dzidy musi zostać upolowany. Uwaga. Kurwa. No nie wiem, co chciałem uzyskać. Spierdalaj. A nie rzucę, nie mam staminy. Kiedyś upoluję jelenia z dzidy, obiecuję. No ten jak się przyjebał. Ty, nie mogłem go trafić. Kurde, tak blisko było z tym jeleniem, no. Jest on gdzieś tu? Czy czmychnął całkiem? Czmychnął całkiem. Dobra, wracam, bo tam dużo krzemienia widziałem wcześniej. Więc aż żal by było nie pozbierać. Ryba! Teoretycznie chyba poluje się na ryby włócznią, ale jak ja w jelenia nie trafię, to gdzie w rybę? Ale spróbować mogę. Dupa. O, jak fajnie wypływa. I umiejętność pływania. Nice, nice, nice. Dobra, jak tam 23, to jeszcze 7 i... Oj, uderzyłem w mikrofon, przepraszam. Jeszcze 7 i wracamy. Ej, no kurde, naprawdę widziałem, że tu było dużo krzemienia. Jak się skradałem po jelenia, to było tutaj naprawdę tego sporo. Znowu słyszę jelenia. Czyżbym dostał drugą szansę? Bardzo możliwe, tylko czy on jest spłoszony? Nie! Mam drugą szansę. Uwaga, tym razem wyżej. Korpus. Nice! Jestem mistrzem myśliwych. Myślę, że miejsce w Walhali już mam zaklepane. Chociaż wątpię, skoro z Midgardu nawet mnie wyjebali, a Midgard to zdaje się taki... przeciążenie, niedobrze.
Midgard to taki właśnie ludzki świat, o ile dobrze kojarzę, jeśli nie, to proszę mnie poprawiać. Proszę mi też zarzucać mnie ciekawostkami z mitologii nordyckiej. Zbyt duży ekwipunek obciąża cię, co się spowalnia i uniemożliwia odzyskanie kondycji. A, no tak, no tak. Dobra, to co byśmy mogli wyrzucić? Cholera, kamień w zasadzie. Mogę pojedynczo wyrzucać? Nie, 20 wywaliłem od razu, ale to nic. Kamienia pod dostatkiem. Wystarczy się przejść i pozbierać. Dobra, ile mam tego krzemienia? 26. No to, dobra, nie chcę mi się szukać już więcej. Tam był jeszcze... O, tu jest jeden. No dobra, 26, 27. Znaczy 27, 28. Jeszcze ze 2. Dobra, spadamy. Jak to wygląda mapa? W ten sposób. Chciałem powiedzieć, że pójdziemy w linii prostej do bazy, żeby sobie coś jeszcze odkryć, ale baza jest w linii prostej, więc tak średnio. Ale to trochę przez las sobie. Chociaż nie, muszę bardziej się kierować w tamtą stronę. Kolejne dziki! Niesamowite myśliwe. Dobra, a! Chyba on się czaił na te dziki. Tak bezpardonowo zebrałem. Kolejny jeleń. Kolejne polowanie pełne chwały! Chociaż już się bałem, że nie trafię, bo tak strasznie nisko leciało. Nice, dobra. Bardziej tam. Ekwipunek 277 przeciążenia. No jeszcze można coś tutaj... dziabnąć, myślę. Jeszcze można popolować trochę. Strasznie dużo tutaj jest właśnie jeleni. I spoko. Dobra, spróbujmy z większego dystansu. Chuja. nie mam wyczucia absolutnie. Jak wysoko ta włócznia poleci. Tak, chciałem, wiecie, takim łukiem, lobem takim. No ale niestety. Nie wyszło. Jakie ogromne drzewo, ależ by było z niego drewna. No ale spoko, nie będziemy się rzucać na takie drzewa tylko dlatego, że dużo drewna by nam zaprezentowały, tym bardziej, że i tak już zaraz mam limit udźwigu, więc trochę lipa. O, tu znowu jakieś zabudowania. Co my tu mamy? Ciekawego? Nic, takie ruiny po prostu. Jakiejś pradawnej cywilizacji. Fajnie, że coś takiego też jest utkane. Jest przynajmniej takie poczucie, że ktoś tu był, albo i nadal jest. Dobra, tu sobie jeszcze trochę odkryjemy terenów i... O kurwa! Niedobrze! Niedobrze! Przodkowie nie są zadowoleni. O ty! Ale przodkowie tego dzika na pewno są. Tak mnie zaszedł, mnie. Łowce nad... Ła, ja pierdolę. Łowce nad łowcami. Dobra, chodź, dawaj mi skrawki skóry. Skurwy synu. Dobrze. Ale se zrobię rzeczy z was. Zrobię z was rzeczy, żeby móc lepiej zabijać znowu waszych pobratymców, żeby robić więcej rzeczy. Krąg życia. To się nazywa. Dobra, sprintem do domu już. Raczej nic mnie tutaj więcej ciekawego nie czeka, chyba że jakieś jeszcze kolejne dziki i jelenie i kolejne możliwości, żeby się sprawdzić jako najlepszy myśliwy na tych ziemiach. Być może jedyny, co nie wyklucza faktu, że najlepszy. Dobra, ostatni łyczek wody. Więcej nie mam. O kurde! Przeciągnęliśmy odcinas. No dobra, to ten. To tyle, ja muszę zobaczyć, jak tam głosowanie na Discordzie, przypominam, link w opisie, można zagłosować, znaczy po pierwsze to się trzeba zalogować, to wiadomo, i link w opisie i można oddać głos potem na to, czy jedziemy z Valheimem dalej, przepraszam, to ej, w ogóle, tak jestem myśliwy, na gołą klatę chodzę, kurwa, nie zauważyłem, czy jedziemy z Valheimem do pierwszego bossa, czy kończymy przygodę.
No, także ten. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, pa!